Cześć, witajcie w kolejnym poradniku Gimpa. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak tworzyć zaokrąglone krawędzie w jakichś obrazkach. Jak tworzyć taki przycisk, trochę z takim złudzeniem optycznym, że jest uwypuklony. To przyda się przy tworzeniu różnego rodzaju grafiki na strony www, tworzeniu jakichś butonów, przycisków, tworzeniu jakikolwiek grafik, ewentualnie po prostu upiększania grafik, który już wcześniej stworzyliście. Można to wykorzystać do wielu różnych efektów, połączyć to z różnymi innymi efektami i stworzyć coś naprawdę unikalnego. Także zabierajmy się do pracy. Na początek oczywiście musicie wstawić sobie jakiś tam wasz element docelowy do Gimpa, jak to już widzieliście w poprzednich filmach. Następnie używacie tej z menu, wybieracie sobie z menu filtry, następnie dekoracja i zaokrąglone rogi. Tutaj już do wyboru do koloru. Jak tylko chcecie, musicie z tym popróbować, znaleźć jakiś swój sposób, znaleźć takie ustawienia, które będą odpowiadać akurat temu, co chcecie osiągnąć. Ja tutaj proponuję właśnie ustawić w okolicach 50 promienia krawędzi. Będę zrobił takie trochę większe, tak żebyście sobie to dobrze zobaczyli, o co tutaj chodzi. To jest promień krawędzi. Chodzi po prostu o to, jak bardzo te rogi nam się tutaj zaokrąglą. Dodanie cienia. To jest właśnie taki efekt takiego złudzenia, że ten przycisk, to co potem powstanie z tego, będzie takie, powiedzmy, uwypuklone. Tutaj przesunięcie cienia, to już są opcje odcienia i promień jego rozmycia. To już dopasowujecie sobie według własnych uznań, tak jak tylko, według własnego uznania, tak jak tylko będziecie chcieli. Dodanie tła. Tutaj to już jak chcecie. Jeżeli zaznaczycie sobie dodanie tła, to tutaj na rogach, gdzie nie będzie już tego obrazka, no tutaj zostanie zlikwidowany, powstanie Wam jakieś tło, standardowo będzie to kolor biały, będziecie mogli sobie potem dać jakieś inne. Jeżeli to odznaczycie natomiast, będzie ta znajoma nam już szachownica szaro-czarna, czyli po prostu będzie wolne miejsce i tutaj powstanie taka przezroczystość i nałożycie na stronę internetową, nie będzie tego rogu tutaj w ogóle widać. I praca na kopii. Jeżeli zaznaczycie opcję praca na kopii, stworzy Wam się osobny plik, osobny ten obrazek właśnie z tymi zaokrąglonymi rogami, a ten pozostanie bez zmian. Ewentualnie po odznaczeniu zrobicie to właśnie na tej tutaj warstwie. To już w zależności od tego, jak tylko to potrzebujecie, tak sobie to robicie. Ja zaznaczę opcję praca na kopii, te ustawienia pozostawię takie, jakie są. Dodanie tła, no niekoniecznie, chociaż później pokażę Wam raz jeszcze, jak może wyglądać to właśnie z dodaniem tła i trochę tutaj z poprzestawianiem opcji cienia. No i następnie naciskamy sobie klawisz OK. Tak wygląda ta praca już po zakończeniu. Jak widzicie, mamy tutaj zaokrąglone rogi. No i tutaj właśnie powstał nam ten cień, dzięki czemu widzimy, jakby ten przycisk był taki bardziej uwypuklony. Jest to dodane jako kolejna warstwa, ten cień, także możecie sobie go tutaj odznaczyć. Nie będzie go widać, no ale teraz ten obrazek, ten baton jest taki trochę płaski, tak? Z cieniem ładniej to wszystko wygląda. Pokażę Wam teraz jeszcze, jak możecie sobie inaczej tutaj dostosować te ustawienia. Ponownie wybieramy sobie filtry, następnie dekoracja, zaokrąglone rogi. No i możecie sobie tutaj wybrać większy promień krawędzi, na przykład no niech będzie 80, 100 to już troszkę dużo. Przesunięcie cienia załóżmy na poziomie 15. I promień rozmycia, no powiedzmy 25. Dodam również tło, tak żeby pokazać Wam, jak ta opcja będzie się różnić. Jak widzicie, tak teraz nam to wyszło. Dużo bardziej zaokrąglone rogi. Dużo ładniej to widać, w sumie dużo bardziej się to uwydatniło. Myślę, że na tym poziomie jest to dość wystarczające. Stówka to już by było troszkę dużo, ale tak jak mówię, to wszystko w zależności od tego, do czego chcecie to wykorzystać. Wasze tło, to białe, o którym tutaj mówiłem, tak jak widzicie, zostało dodane również na osobnej warstwie, także możecie sobie odznaczyć i powrócić do tych ustawień, które były wcześniej. No i osobne jest oczywiście również cień. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejne filmy. Nie zniechęcajcie się, że na początku robimy coś prostego, bo tak jak już wspominam przez ostatnie filmy, na początku coś prostego, potem żeby zrobić coś bardziej skomplikowanego. Na razie, cześć!